wewnątrz Imperium, pomiędzy śmiercią, zgnilizną, herezją i występkiem, leży niewielka kraina, dom niziołczego ludu zwany Krainą Zgromadzenia. Pełne cudownie pachnących wypieków, warzywnych ogródków, łąk i pastwisk. Lecz nie zawsze tak to wyglądało, a niziołki posiadają też swoją mroczną stronę. Nie są znane dokładne początki rasy tych miniaturowych ludzi. Wiadomo, że prawdopodobnie przybyły one do Starego Świata razem z ogrami i żyły między ludźmi już w pierwszych latach istnienia Imperium. Przed powstaniem Mutlandu i Krainy Zgromadzenia niziołki żyły w ludzkich miastach, asymilując się wśród ludzkiego mieszczaństwa. Często pracowali jako kucharze czy piekarze, gdyż to właśnie gotowanie i pieczenie było tym, na czym znali się najlepiej. Niech jednak nie zwiedzie was to ich słodkie oblicze. Niziołki także prowadziły wojny, spiskowały i mordowały. A teraz przytoczymy kilka przykładów tych strasznych zbrodni. Rok 420 kalendarza imperialnego. Niejaki Hansel Torf Kuchenmeister, eksperymentując podczas wypiekania chleba, tworzy płaskie ciasto, które następnie kładzie na wierzchu gulaszu. Gdy zauważa, że para wydobywa się z niego wąskim strumieniem, nazywa je Piper, co jednocześnie jest aluzją do jego sypialnianych przygód. Jego żona natomiast skraca nazwę do Pie, a potem wpada na pomysł, żeby położyć ciasto także na spód. Jej mąż zaczyna upierać się nad nazwą Pasztecik. W ten oto sposób w roku 421 kalendarza imperialnego wybucha jeden z najkrwawszych konfliktów, jaki widział niziołczy lud. Wojna o ciasto. Pochłonęła ona wiele istnień i zniszczyła wiele rodzin, lecz ostatecznie zakończyła się rozejmem, choć Kuchenmeisterowie pozostają w separacji. Rok 701 kalendarza imperialnego. Turtle Tongue Burden Plus wymyśla ciasto topless i nazywa je tartą. Rozpoczyna się druga wojna o ciasto, która kończy się 18 lat później. Starszy Leopold Ramsitholm ustanawia podstawowy, wiodący typ ciasta, który ma zakończyć wszystkie przyszłe spory. Jednakże bardzo łatwo jest go kupić. I tak właśnie żyje się w Krainie Zgromadzenia. A teraz pomówmy trochę o społeczeństwie tego niskiego ludu. Będąc wiejskim ludem, nawet w swoich miastach, niziołki są typami, które lubią dobre jedzenie, dobre piwo, dobry tytoń i rozmowy, od których zsiniałyby uszy marienburskiego marynarza. Ekspresyjni aż do przesady, uwielbiają dobrą pogawędkę i często witają podróżników na drogach pod warunkiem, że przynoszą plotki, monety lub lunch, a najlepiej wszystkie trzy. Niziołki poza Krainą Zgromadzenia są zwykle postrzegane przez małostkowych ludzi jako jedno z dwóch. Kucharze lub złodzieje. Ewentualnie kucharze i złodzieje w jednym. Samymi niziołkami zarządza Rada Starszych, wybierana w demokratycznych wyborach, a sam niski lud raczej nie lubi mieszać się w politykę. Niziołki czczą bogów Imperium, Sigmara w szczególności, gdyż jest on czczony jako jeden z wielkich obrońców, chociaż nie ma wzmianki o tym, aby Sigmar kiedykolwiek choćby wspomniał o niziołkach, nie mówiąc już o ratowaniu ich przed czymś. Mają także swoich własnych bogów, ale ich kult jest znacznie bardziej swojski niż oddanie ludzi, krasnoludów czy elfów swoim bóstwom. Dla przykładu Esmeralda to bogini domu i ogniska domowego, której oddaje się cześć podczas tygodnia ciasta. Fineasz jest patronem tytoniu z zawsze pełną sakiewką. Jozjasz jest rolnikiem, który zawsze wie, jaka będzie pogoda i potrafi wydobyć życie z najsuchszej ziemi. Hyacynt, bogini płodności i porodu, Gafej, bóg budynków i wiosek oraz Queensberry, bóg przodków i tradycji. Są jeszcze inne, ale są one mało znane osobom z zewnątrz. Bardzo ważna dla niziołków jest przynależność do rodziny lub klanu. Jeśli chodzi natomiast o Krainę Zgromadzenia, to jej ziemie są uznawane za najbardziej żyzne w środkowej części Imperium. W jej skład wchodzą dawne tereny Averlandu i Stirlandu, wyrwane spod władzy elektorskiej przez imperatora Ludwiga Grubego i tworzące prowincję rządzoną przez niziołki. Kraina Zgromadzenia to łagodne pagórki porośnięte trawami, które wznoszą się stopniowo aż do wzgórza zieleniska na południowym wschodzie, gdzie uprawiane są słynne gatunki ziela fajkowego, takie jak czerwone dymne, wyborna mieszanka awerska oraz niezwykle mocny zadymiacz.
Większość terenu jest otwarta, z rozproszonymi skupiskami dębów, buków, wiązów i wierzb wzdłuż brzegów rzek. Warte wzmianki są tylko dwa lasy, Las Snu oraz tajemnicza Stara Knieja. Chociaż prowincja jest nawadniana tylko w południowej części przez rzekę Awer i jej dopływ górny i błękitny, częste opady zapewniają regularne i obfite zbiory w całej krainie. Kraina Zgromadzenia jest podzielona na trzy główne regiony. Na południowym zachodzie rozciąga się Marchia Averu, niegdyś bogata baronia Averlandu. Według starych opowieści ludzie z Marchii zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem przez uzbrojone oddziały Imperatora, gdy Ludwig przekazał ten teren niziołkom. Do dziś można tam odnaleźć zrujnowane fundamenty starych zamków, których kamienie zostały już w większości wykorzystane przy budowie nowych domów. Niziołki potwierdzają, że były to kiedyś ludzkie osady. Chociaż jest prawdą, że niektóre pomniejsze rody z Averlandu roszczą sobie prawa do obszarów Marchii Averu, niewielu traktuje to poważnie. Od czasu do czasu ludzie ślą nawet petycje do Imperatora, aby przywrócił ich własność, ale jak dotąd wszystkie te żądania były skrupulatnie odnotowywane, a potem szybko zapominane. Na północ od rzek rozciąga się dawny Stirland, obszar Krainy Zgromadzenia, który był niegdyś częścią Wielkiego Księstwa Stirlandu. Na tym terenie uprawy rolne sąsiadują z zagajnikami oraz niewielkimi bagnami i jest to najbardziej żyzna część krainy. Południowo-wschodni zaś region, ograniczony przez załom Górnego Averu na północy i graniczący z Averlandem na południu, jest formalnie nazywany Księstwem na Ugorze. To tytuł nadany przez averlandzkiego władcę z XI wieku, któremu nigdy nie udało się wyhodować tutaj czegokolwiek wartościowego. Zniechęcony sprzedał region niziołkom, wkrótce po tym jak Ludwik stworzył Krainę Zgromadzenia. Podobno po podpisaniu umowy arystokrata tylko mruknął, no i z głowy.